powiedziałam? Lala. Czy pan mnie słyszy? Zaczynamy program Super Dzieciak, a w nim kolejna dziesiątka wspaniałych dzieci powalczy o miejsca w półfinale. W programie będziemy śpiewać i grać na instrumentach i będziemy mieć swoją aranżację. Dzisiaj będę śpiewać piosenkę z musicalu Nędznicy. Jest to piosenka Wyśniłam sen. Będę dzisiaj grał na pianinie tutaj w programie Super Dzieciak. Przyjechałem tutaj, bo chciałam się pokazać i żeby ludzie zobaczyli, jak gram na gitarze. Zrobiłem sam taki miks utworów. Ja jeżdżę figurowo na łyżwach od 7 lat. Trenujemy trampolinę. My trenujemy na przykład balet. Będziemy robić układy, synchrony, no różne rzeczy. Jazz, modern. Do tego programu przyjechałam z breakdance'em, czyli z tańcem. A dzisiaj zaprezentujemy jazz. Zaprezentuję układ gimnastyczny. Taki akrobatykę pomieszana z tańcem i baletem. Fitness gimnastyczny. Akrobatykę sportową. Moja historia zaczęła się tak, że zobaczyłam, jak mój brat, który jest ode mnie 9 lat starszy, zaczął z kolegami tańczyć. Po prostu mi się to spodobało i w domu sam już próbowałam na rękach stawać, na plecach się kręcić i właśnie tak się zaczęło. Moja siostra trenowała akrobatykę, więc ja kiedyś poszłem ją zobaczyć, tak? No i były też tam trampoliny, no i skakali dzieci, więc ja też chciałem, bo wyglądało fajnie, więc zacząłem skakać. Ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 3 lata, sama chciałam tańczyć. Jak oglądałam bajki, to siedziałam w szpagacie i mama wiedziała, że musi mnie zapisać na tańce. To są różne drogi dotarcia do tego miejsca, w którym później większość się znajduje. Zresztą czasu trzeba poświęcić, żeby tak grać na pianinie. Pewność siebie jak najbardziej sprzyja, ale to też nie jest żadna reguła. Oczywiście łatwiej jest, jeżeli jesteś pewny, wtedy sam dążysz, wtedy sam walczysz. I ja to gdzieś tam od dzieciaka miałem, ja wręcz miałem tak, że to, co uznałem w sobie za talent, było trochę buntem w moim środowisku. Ważne jest to, żeby być pewnym siebie w tym, co się robi, czyli na lodzie. Ale tak poza, no to można być i skromnym, i spokojnym, i tyle, no. Na lodzie trzeba być pewnym. Nie, trzeba być pokornym i nie być tak pewnym siebie, bo można po prostu później przegrywać przez tego pewność siebie, jak ja kiedyś przegrywałem. Tak, no skromność i wiara w siebie to nie jest coś, co się nie łączy. To można połączyć. Myślę, że potrzebne jest i to, i to. Po pierwsze, żeby coś robić, a po drugie, żeby nie zwariować. W tygodniu trenuję 3 razy. 2 razy po 2 godziny i raz po 3. No, różnie. Godzinę, dzielnie, 2. Zależy, ile mam czasu. Często na przykład z urodzin kolegów trzeba rezygnować. Z wyjazdów. Czasami muszę sobie odmówić treningów piłki nożnej, kiedy muszę grać na gitarze. Mam jakiś ważny koncert na przykład. Jak się tańczy od małego, no to zabiera trochę dzieciństwa, bo mamy dużo treningów, jak na przykład przed mistrzostwami tańczymy. Ale jak na przykład ktoś, to dla niektórych to jest dzieciństwo taniec i niektórzy po prostu wolą na przykład tańczyć. Na przykład ja i Zosia wolimy tańczyć. I wraca sen ze mną. Jest...
Najważniejsze to uczenia się nowych elementów. Na przykład śruby, takie rzeczy są bardzo trudne. Są dla mnie trudne czasami momenty, jak czegoś nie umiem i mi jest trochę przykro, ale tak to jest zawsze fajnie. No, kiedy nie wychodzi, kiedy trzeba więcej popracować. Nie lubię bardzo, jak mi nie wychodzi na koncertach. To tego nienawidzę. Dawaj, Radziu! Najtrudniejsze jest jakby, kiedy trzeba się podnieść po porażce. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w tym sporcie. Moim zdaniem warto jest trenować taniec, gdy można się oderwać od rzeczywistości. Ja bardzo lubię tańczyć, bo mi to sprawia przyjemność i dalej chcę tańczyć. Wchodzę do swojego świata, te sprawy zewnętrzne, szkoła i te inne sprawy, które mnie przytłaczają, to nie zajmuję się nimi, tylko cały czas tańczę i myślę o tym. Moim zdaniem muzyka jest bardzo fajnym hobby. Można super spędzić czas, można tworzyć kiedyś już zespoły, kwartety, grać w orkiestrze. I dla mnie to jest naprawdę bardzo... Czuję się z tym świetnie, ponieważ to jest właśnie moja pasja i takie fajne spędzenie czasu. Can't be defeated. Ja osobiście nie mogłabym żyć bez tego, co robię, bo kocham to i robię to tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla kogoś, tylko dla siebie po prostu. Daje mi to dużo szczęścia, lubię strasznie grać solówki na gitarze i improwizować bardzo. Warto śpiewać, no bo sprawia to wielką przyjemność i sprawia przyjemność, kiedy innym się też podoba i kiedy można się rozwijać i uczyć się nowych rzeczy. Chciałbym już właściwie do końca występować na scenie. Ja lubię i grać, i ćwiczyć, i dostawać oklaski. Wszystko lubię. Najfajniejsze jest to, że nie marnuje się czasu i to jest zabawa. Bo ja to po prostu bardzo lubię. To jest moja taka pasja. No wszystko lubię. Warto coś osiągać w życiu. Dziękuję. Amelia, Tomek, Mikołaj, Zuzia i Maja. Wielkie brawa! Oni przechodzą do półfinału.